Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Przed nami ostatni taki upalny dzień tego lata. Jutro w regionie na termometrach zobaczymy ponownie 28 stopni. To zasługa układu wyżowego, w zasięgu którego Polska jest już od kilku dni. Ale w piątek do kraju dotrze ten front atmosferyczny, który wymiecie znad Polski to bardzo ciepłe powietrze. Zatem w weekend czeka nas ochłodzenie. Zanim jednak to nastąpi, dzisiejsza noc w całym kraju na ogół będzie bardzo pogodna. Jedynie na północnym zachodzie oraz na Warmii i Mazurach pojawi się nieco więcej chmur. Na termometrach na ogół od 14 do 17 stopni. Tradycyjnie chłodniej będzie w górach, tam maksymalnie 13. Jutro nad ranem również pochmurno na północnym zachodzie. Po południu, głównie na nizinie szczecińskiej, pojawią się opady deszczu, ale w większej części kraju przez cały dzień bardzo słonecznie i ciepło. Na ziemi lubuskiej nawet 30 stopni, na Podhalu maksymalnie 20. W ciągu dnia powieje słaby wiatr z kierunków południowo-zachodnich. Po południu na północnym zachodzie powieje nieco silniej. Dzisiaj wieczorem w naszym regionie na niebie pojawi się cienka tafla chmur, ale z godziny na godzinę rozpogodzi się. Poranek ponownie będzie pochmurny i nieco mglisty. Będzie to oczywiście przejściowe, bo w ciągu dnia rozpogodzi się i będziemy mieli bardzo dużo słońca. Rześki poranek 16 stopni, natomiast w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 27-28 stopni. Oczywiście jest to temperatura w cieniu. Na barometrach również wzrost ciśnienia. W południe wyniesie ono 998 hektopaskali. Po południu na krańcach zachodnich Kujaw i Pomorza zacznie się chmurzyć. W ciągu dnia powieje słaby wiatr z kierunków południowo-zachodnich. W sobotę zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Nie powinno jeszcze padać, maksymalnie 16 stopni w ciągu dnia. W niedzielę pochmurno, po południu opady deszczu. Chłodno w nocy, poniżej 10 stopni, w dzień 14-16. W poniedziałek zachmurzenie całkowite i opady deszczu. Chłodna noc, w dzień od 12 do 13 stopni, a w ciągu dnia powieje silny wiatr z kierunków północnych. Mimo tych chłodnych zapowiedzi, mam nadzieję, że jesień pokaże się również z tej cieplejszej strony. Do zobaczenia.